Chciałbym rozpocząć dzisiaj od niebywałego klasyka, który sukcesywnie za sprawą wydawnictwa Nasza Księgarnia jest wydawany u nas w Polsce. Mowa tutaj o wielkim tytule, jakim są Fistaszki z autorstwa Charlesa Schulza. Ja już się kiedyś produkowałem bardzo poważnie na temat właśnie Fistaszków przy okazji poprzedniego tomu. Dzisiaj przyniosłem do radia zbiorek, w którym to mieszczą się paski, który rysował w latach 69-70. I w zasadzie wtedy zrobiłem taki wykład, czym są Fistaszki, jakie tam miały adaptacje, przybliżałem każdego bohatera, teraz nie mam zamiaru się powtarzać. To wszystko jest na YouTubie, jeśli chcecie sobie posłuchać, jeśli nie lubicie samemu sobie googlować i czytać, to na YouTubie znajdziecie Fistaszki ze spokojem. A dzisiaj chciałem tylko tam garść takich ciekawostek, no i po prostu z czym to się je, tak na chłopski rozum, na normalnego czytelnika, który w zasadzie Fistaszki zna tylko z postaci Snoopiego, ponieważ no jednak postać Snoopiego była niesamowicie wypromowana. Dlaczego też dzisiaj zdecydowałem się na to, żeby zaprezentować wam Fistaszki? Ponieważ trwa festiwal Woodstock i w tym tomie, w zasadzie to w czerwcu 70 roku, poznaliśmy imię tego całego ptaszka, który właśnie jest towarzyszem Snoopiego, który również pomaga im od czasu do czasu w grze w baseball. I on się nazywa Woodstock również. Także takie lekkie powiązanie i tym samym. A to jest też ciekawe, że dopiero po 20 latach pracy nad tym komiksem on ujawnia imię jednego z praktycznie takich głównych bohaterów, ponieważ Woodstock, ten ptaszek, który lata do góry nogami, pojawia się bardzo często w tym komiksie, nie ukrywajmy. Sam Charles Schulz urodził się w 22 roku, Fistaszki zaczął robić od 2 października 50 roku. To jest na razie 10 tom, który wyda Nasza Księgarnia. On jest tak sążnisty, zbiera w sobie 2 lata i to nawet nie jest połowa jego twórczości. Naprawdę masa pracy, masa komiksów, rewelacja. Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami pierwszego zbiorku z komiksami właśnie Fistaszki z Naszej Księgarni, to macie wielkie szczęście, ponieważ to już się zrobił taki biały kruk mały, a jeśli chcielibyście się zaopatrzyć w ten tomik, no to musielibyście po prostu dać niezłą przebitkę tak naprawdę. Ale okej, o czym są Fistaszki? Na przestrzeni wielu lat napisano na temat Charlesa Schulza naprawdę wiele słów. Między innymi pojawił się w książce Komiks kontra sztuka Barta Bettiego, gdzie to autor Bart Betty, kanadyjski literaturoznawca, właśnie dostrzegał fenomen Charlesa Schulza, ale akurat pod tym względem, że on cały czas podpisywał się pod swoimi komiksami. Przypominam, że lata 50. to są czasy, kiedy jednak nie do końca wydawnictwa pozwalały swoim twórcom na to, żeby podpisywać swoje dzieła. Tutaj można przytoczyć chociażby postać Karla Barksa, który tworzył Kaczora Donalda, i dopiero po latach fani dotarli, kto tak naprawdę robi tę historię z Kaczorem, no ponieważ no, Kaczor Kaczorowi nierówny, tych twórców było wiele i jednak komiksy niektórych z nich się rzeczywiście wybijały ponad resztę komiksów związanych z Kaczorem Naldem. Ale wracając do Charlesa Schulza, on sobie wyrobił markę, nazwisko jest rozpoznawalne, a Fistaszki, tytuł, który w zasadzie nic nie zdradza, stał się naprawdę niesamowitą ikoną. Fistaszki. I tutaj właśnie przechodzimy do tego całego świata i... No i właśnie, na ten temat przygotowując się, czytałem w paru miejscach różne artykuły na temat właśnie Fistaszków i zastanawiałem się, czy te wszystkie interpretacje nie są do końca naciągane, ale z niektórymi tezami muszę się zgodzić. Na przykład to, że Charles Schulz nie kreuje jakiegoś nowego świata, której właśnie te dzieciaki, te bohaterowie mają po prostu, nie wiem, jakieś fory. No, nie jest to wymyślony, wyimaginowany świat, tylko jest to faktycznie nasza szara rzeczywistość. Nie ma takich wątków fantastycznych, coś. No oczywiście Snoopy, który się jakś kontaktuje z tymi ludźmi, jest takim elementem, ale jeśli chodzi o w ogóle ten świat przedstawiany, to na pewno nie. I trzeba przyznać, że Charles Schulz nie zawsze, aczkolwiek od czasu do czasu wplata naprawdę jakieś takie filozoficzną problematykę, wrzuca jakiś taki współczesny problem, jakiś taki nieobcy nam. To jest najlepsze. I on faktycznie przez pryzmat tego, że to są dzieciaki, pokazuje, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to są dzieci. Ten problem wcale nie jest mniejszy, tylko dlatego, że bohaterowie są mniejsi.
I jestem przekonany, że tak naprawdę fistaszki, dzięki fistaszkom powstały inne paski, jak na przykład Garfield, albo jak na przykład Kelvin i Hobbes. Zawsze charakteryzowałem Kelvina i Hobbesa tym, że faktycznie autor potrafił świetnie wpleść jakąś problematykę współczesną w te paski i nawet zaszydzić z niej, a my śmiejąc się tak naprawdę kumamy, o co chodziło temu autorowi. Tutaj mamy po prostu duże podobieństwo. Też George Schulz przedstawia różne swoje właśnie rzeczy, które zaobserwował. Oczywiście nie zawsze, ponieważ to są paski i on tutaj opowiada różne historie swoich terów. To jest tak, że mechanika tworzenia takich pasków polega na tym, że jak już jest jakiś wątek, to ten wątek się rozwija, ale tak scena po scenie. Wiecie, o co chodzi. Często jest tak, że te dowcipy się powtarzają, aczkolwiek za każdym razem jest coś zmienionego. Na przykładzie Garfielda, bo pewnie wielu z was po prostu kojarzy tą pozycję. Ile razy Garfield tak naprawdę skopywał ze stołu od jego, ile razy wysyłał Normana do Abu Dhabi, ile razy szydził z tego, że nienawidzi poniedziałków, zabijał pająka, droczył się z wagą, tego typu tematy. Także również tutaj przewijają się jakieś takie wątki, które są troszkę większą całością. Na przykład tutaj Charlie Brown przez cały album cały czas jakby śledzi rudą dziewczynkę, w której się zakochał, a która to się wyprowadza i on zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy do niej nie zagadał i później w kolejnych paskach gdzieś tam losowo ją spotyka, ale za każdym razem ona jest na tyle niedostępna, że znowu nie może do niej podejść, porozmawiać, dowiedzieć się, jak ma tak naprawdę na imię. I przeżywa z tego powodu katusze, ponieważ to jest bardzo wrażliwy chłopak. Mamy na przykład, tutaj jest dużo wątków ze Snoopym i można bardzo poznać tą postać, w jaki sposób Charles Schulz rozwinął ten charakter. No i Snoopy to jest taki całuśny piesek, który po prostu podrywa panienki. To jest ciekawe, ale nie jest takim chamskim podrywaczem jak Barney z sitcomu Jak poznałem waszą matkę, tylko z takim sympatycznym pieskiem, który po prostu lubi towarzystwo dziewczyn. No akurat w tym wypadku dziewczynek. I tutaj Snoopy również ma niezły problem, ponieważ zostaje wezwany do naczelnego Bigla. Bo wiecie, Snoopy to jest Beagle. I ogółem od jego imienia to Snoop Dogg wziął w ogóle ksywkę swoją, tak nawiasem mówiąc, ale jest tylko ciekawostka. No i tutaj właśnie Snoopy się denerwuje, dlatego, ponieważ musi iść do tego naczelnego Beagle'a. Później idzie do niego, wraca, to nie jest w ogóle pokazane, wszystko jest owiane taką wielką tajemnicą, a na koniec Snoopy sam zostaje naczelnym Beagle'em, niczym prezydent, ma wygłaszać różne przemowy, ma własnego sekretarza. Także Snoopy naprawdę tutaj dodaje kolorytu do tego czarno-białego komiksu. Aczkolwiek są, powtarzają się wątki, jak cały czas gra ich drużyna w lidze baseballa i oczywiście zawsze przegrywają, aczkolwiek tutaj udało im się w końcu wygrać w jakiś sposób mecz. W jaki sposób? No to zachęcam was do tego, żeby wziąć ten tomik do ręki. Ogółem jeszcze taka rada. Jak będziecie mieli już ten tom, to jest, słuchajcie, bardzo fajnie wydany albumik. On ma 314 stron komiksu. I to jest tak, że każdy dzień, każdy miesiąc jest opisany. Dobra, każdy dzień nie, ale mamy miesiąc zawsze na każdej stronie i rok, z jakiego czasu pochodzi ten pasek. Także tego jest naprawdę multum, to są 2 lata. Każdy z tych zbiorków z naszej księgarni to są 2 lata pracy Charlesa Schulza. I to powinniście sobie dawkować. Nie czytajcie tego na raz. To są fistaszki, to są paski, które się fajnie czyta codziennie na przykład, albo co 2-3 dni, po paręnaście stron, po czym się zamyka, odkłada na półkę i do tego wraca trochę później. Dlaczego? Ponieważ one z czasem coraz mniej śmieszą, bo jakby przyzwyczajamy się do tego humoru. Wiecie, o co chodzi? Macie swój ulubiony na przykład, nie wiem, serial komediowy i jak chcecie obejrzeć cały sezon, tak obejrzycie na raz, to ostatnie odcinki was znudzą. A jak to będziecie sobie dawkować, no to będziecie jakby cały czas uchachani, cały czas jakby ten serial będzie robił dobre wrażenie na was. Także z tymi fistaszkami jest dokładnie tak samo. Nie czytajcie tego na raz, dawkujcie sobie, zobaczycie po prostu różnicę w odbiorze tych komiksów. No i ogółem, no to jest klasyka, słuchajcie. No to jest jedna z najbardziej klasycznych komiksów w historii komiksu światowego, także bardzo fajnie ogółem, że możemy
również jakby mieć twardo od początku do końca przedstawioną całą twórczość właśnie tego znakomitego autora, jakim jest Charles Schulz. Także zachęcam was do tego, jeśli lubicie paski, jeśli lubicie również obcować jakby ze spuścizną dorobku kulturowego, znaczy, no z klasykami po prostu komiksu, to zapraszam was gorąco do tego, żeby wziąć Fistaszki zebrane 1969-1970 z wydawnictwa Nasza Księgarnia.